Magiczne przesłanie od wróżek. Na drugi tydzień miesiąca listopada od 8 do 14 listopada. Witam Państwa serdecznie w ten poniedziałek. W ten jesienny poniedziałek listopadowy. Zobaczmy, co dziś powiedzą anioły. Co dziś przekaże nam Anioł Stróż, Wszechświat. Witam serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że tutaj zaglądacie. Zostań subskrybentem koniecznie. Od razu dzisiaj kliknij na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała codzienne powiadomienia o moich darmowych filmikach z wróżbami na różne tematy. Dziękuję również za komentarze. Proszę o więcej. Proszę również o lajki. To wszystko to wymiana naszej energii, nasza interakcja, która jest bardzo inspirująca i ważna. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez e-mail. Kontakt na mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Zapraszam, ponieważ wróżby indywidualne mówią oczywiście o Państwa osobistych, prywatnych problemach. Teraz zobaczmy, jaka karta dzisiaj mi wypadła. Dziewczynka, która zbiera krople rosy. Krople rosy jak szklane kuleczki. Zbiera te krople rosy do koszyczka. Zbiera te krople rosy z pięknych, różowych kwiatów. Dlaczego zbiera ta dziewczynka, ten aniołek, te krople rosy? Poszukajmy odpowiedzi właśnie w tej karcie. Siła kwiatów. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. Także widzicie, że te kuleczki, krople rosy lub olejek z kwiatów, który zbiera ten aniołek, by wykorzystać to być może do swoich różnych celów zdrowotnych. Olejki z kwiatów to nie tylko zapach, ale również kosmetyki do naszego ciała, naszych włosów. Również piękne, relaksyjne zapachy doznania. Magia zapachów, magia olejków, magia kwiatów. Zobaczmy, co powie o tej karcie książeczka dr Doreen Virtue. Magiczne przesłania od wróżek. Siła kwiatów. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. Ta karta sygnalizuje, że kwiaty dzięki swoim uzdrawiającym właściwościom mają na Ciebie dobry wpływ. Spędzaj czas w ogrodzie, odwiedzaj kwiaciarnię, posadź kwiaty w swoim otoczeniu. Kiedy wdychasz zapach kwiatów, czujesz się magicznie. Uzdrawiające właściwości, które docierają do każdej komórki Twojego ciała.
Wróżki radzą też, byś zaopatrzył się w olejki kwiatowe, jakie można kupić w sklepach za zdrową żywnością. Możesz na przykład stosować olejek różany, by otworzyć swoje serce na miłość. Zaś skropienie pościeli olejkiem lawendowym ukoi twoje nerwy. Dodatkowe znaczenie tej karty. Stosuj olejki kwiatowe podczas seansów uzdrawiających. Zgłębiaj tajniki aromaterapii. Zrób sobie torebkę lub poduszeczkę na oczy wypełnioną suszoną lawendą. Zadbaj o kwiaty w ogrodzie. Podaruj ukochanej osobie kwiaty. Czyli działanie kwiatów, olejków kwiatowych, olejków zapachowych jest magiczne. Wyciągnę, kochani Państwo, na ten tydzień jeszcze anielskie klucze. Anielskie klucze Silke Bada, otwórz drzwi do swojego serca. Czyli 5 wskazówek, które są ważne właśnie na ten drugi tydzień listopada. Proszę o 5 wskazówek na ten tydzień. Ucz się sztuki milczenia. Czyli mowa jest srebrem, milczenie jest złotem. Nieraz należy przemilczeć którąś z sytuacji. I lepiej ugryźć się w język, niż powiedzieć za dużo. Żyj własnym życiem. Czyli skup się na sobie i na własnym życiu, na własnym powodzeniu, na własnych sprawach. Dokonaj dzisiaj wyboru. Jeśli masz jakieś sprawy i nie możesz się zdecydować, to dziś powinieneś wykonać wybór. Uwierz w siebie. Czyli uwierz w swoje talenty, zdolności, możliwości. Uwierz w to, że potrafisz również coś zrobić niezwykłego. Wybaczaj sobie i innym. Wybaczaj swoje błędy sobie samemu, sobie samej i również błędy innych. Wybaczaj, zapominaj. Takie są rady od aniołów dzisiaj na ten tydzień. Czyli przebywajcie w ogrodzie, zbierajcie kwiaty, napawajcie się magią olejków kwiatowych. Relaksujcie się za pomocą tych olejków zapachowych. Żyjcie własnym życiem, nie życiem innych. Skupcie się na swoich celach. Przemilczcie nieraz i lepiej nie odezwijcie się, niż macie powiedzieć coś głupiego. Wykonajcie wyboru, jeśli byliście niezdecydowani. Uwierzcie w siebie, bądźcie pewni siebie, bądźcie pewni swoich talentów. I wybaczajcie błędy sobie i innym. Takie wskazówki i drogowskazy otrzymaliśmy dzisiaj od aniołów. Życzę Wam wspaniałego tygodnia.
Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.